witam ponownie wszystkie dzieci. Dzisiejsza zabawa będzie polegać na wykonaniu flakonu. O, takiego flakonu. Będą nam potrzebne słoik, albo butelka, albo jakieś inne szklane naczynie. Serwetki papierowe z jakimś ciekawym wzorem. Ja wybrałam taki wzór kwiatowy. Będzie nam potrzebny klej domowej roboty, tak zwany klejster. Pędzel i nożyczki. Zaczniemy od kleju. Podaję przepis. 1 łyżka mąki pszennej, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, pół szklanki zimnej wody. Mieszamy to wszystko, żeby nie było grudek i zalewamy to szklanką wrzątku. Wystygnie i mamy gotowy klej. Możemy przelać go do słoiczka, zakręcić i tydzień czasu możemy sobie w lodówce go trzymać. Nie dłużej. Zaletą naszego kleju jest to, że nie jest on toksyczny, więc bezpieczny dla dzieci. Łatwo się spiera z ubrań i można go przygotować w domowych warunkach z podstawowych produktów, czyli z wody i z mąki. Zaczynamy. Na początek przytniemy sobie serwetkę do rozmiaru naszego naczynia. Przy pomocy pędzla nakładamy klej na nasze szklane naczynie i fragmentami naklejamy naszą serwetkę na naczynie. A konsystencja tego kleju powinna być taka jak ciasto na naleśniki. No i proszę, fragmentami sobie kleimy. I przykładamy naszą serwetkę. Niezbyt mocno, żeby się nam nie rozdarła. Troszeczkę nam zabrakło, więc musimy dociąć kolejny fragment. I doklejamy. Następnie smarujemy naszym klejem nasze serwetki po wierzchu, doklejając ewentualne niedoklejenie. Zostawiamy sobie górę naszego naczynia. Nie smarujemy jej na początku, żeby mieć pewną możliwość złapania tego. Może się zdarzyć tak, że nasza serwetka się troszeczkę rozerwie. No, trzeba to ładnie podoklejać. Smarujemy spód naszego naczynia. I ustawiamy go na serwetce. To się nam przyklei, później ładnie odciągnie. Wykańczamy sobie górę. Więc klej musi być od spodu i na wierzchu serwetki. Spodnia warstwa nam przykleja do naczynia, a wierzchnia utrwala efekt. Thank you.
Pozostało nam jedynie pozostawić flakon do wyschnięcia na kilka godzin i następnie udekorować. Ja przygotowany wcześniej flakon udekoruję czerwoną wstążeczką. Można wyciąć motylki i przykleić serduszka. I tak przygotowany flakon proszę sfotografować i przesłać do nas drogą mailową na adres podany na filmie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do naszej galerii na stronie internetowej Domu Kultury oraz na kolejne spotkanie.